Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w odcinku nagrywanym, co prawda od razu po poprzednim, ale jak mi się fantastycznie dzisiaj nagrywa, że aż zatopię to bunę. Dziękuję, że spierdoliłeś akurat w tą stronę, w którą nie powinieneś spierdalać. Aha! Cudownie. Masz owon. I płyniemy sobie tutaj. To bunę nie jest nam potrzebne. I może was troszeczkę naprawię? Cokolwiek? Nie. No to lecicie tutaj, siedzicie tutaj. Znaczy się. Okej, okay, blokujemy ten port. Wiecie co? Potrzeba mi troszkę więcej tych statków na ban. Tum, 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 tum. Jeden. Jeden na razie wystarczy. Weźmiemy sobie, wysadzimy naszego nowego generała. Pięknie o to chodziło. I chciałbym, żebyś wyszedł. Dziękuję. I właśnie. Mamy tutaj pełną armię, jak widzicie, którą właśnie on się teraz zajmie. To chodziło. Mówiłem, zajmie się nią. God damn it! Widzicie tutaj? Jezus Maria. Okay. W ten sposób macie iść. I teraz tak, wy do tango. Wy również do tango. I wy do tango. Za jedną turę będziemy mogli wszystkich stąd przenieścić. Będzie to całkiem ładna armia, taka nadzorująca. Wszystko co jest w okolicy. Aresztuj. Nieudane aresztowanie. Ale mamy jeszcze jedną próbę. Osądzony i stracony. Cudownie. Kolejny agent nie żyje. A my moglibyśmy sobie zrobić taki mały ruch. Pójść tędy. Albo postarać się zamordować tego pana. Sabotuj, wykonaj zamach. Tak jest. Zabijmy go. Zabij go, zabij, zabij, zabij. Ach, pięknie. Doskonale. Armia. Nope. Tu jesteś. Tak jest. I teraz jeszcze jeden zamach. Zabijemy mu obydwu generałów. Aaaa, nieudany zamach. Karamba. Dobra, idziemy do awarii. Myślę, że zaatakujemy awarii. Musimy postępować już troszkę szybciej. I to, moi drodzy, stoczymy na mapie. Bo chcę mieć ten zamek nienaruszony. Jak widzicie, również piękne zamczysko. Po ufortyfikowaniu jest to jeden z najbardziej porąbanych zamków, jaki istnieje. Do oblegania właśnie przez tą fosę. W ogóle bliźniaczom. Szkoda, że tak mało tych map jest tak naprawdę. Ten mod, Better Maps, na którym chcieliście, żeby grać, co ja się nie zgodziłem na legendarnym, żeby na nim grać, bo zaraz tłumaczę dlaczego, dodaje właśnie dużo większą różnorodność w zamków. Ale czemu nie chcę na nim grać? On bardzo mocno zaburza równowagę. Na przykład często obleganie zamku, który posiada jakąś małą, naprawdę małą armię garnizonową, jest bolesne jak w cholerę bolesne wręcz. Dobra, wejdziecie tu, wejdziecie tu. Bo po prostu są tak trudne miejsca i newralgiczne do obrony, że nie sposób jest tak naprawdę skutecznie się tam przeciwstawić. Tutaj jak rozbudujemy te mury, no to te mury będą sięgać aż dotąd praktycznie. No to naprawdę fajnie ten zamek będzie wyglądać. Okej, okay. Oni się ustawili tutaj. My się tymi łucznikami przerzucimy. Tych w ogóle nie będziemy ruszać. Okej. Okay. No, biegł się. Strzelacie tylko na mój rozkaz. Wyjdziecie tu. Żartujesz? No, chyba nie strzelają do mnie jednak. Okej. Okay. I teraz tak, plus ognie. Pięknie, właśnie o to chodziło. I podpaliłem coś, czego nie chciałem podpalać. Mhm. Bardzo ładnie to wygląda. Ach, te nowe efekty ognia w Attili, prawda? W ogóle tego nie ma już szczególnie. Musieli robić w Attili specjalne efekty ognia. By zrobić Next Gen Total War. Pięknie. Się ładnie ustawili, to może ich troszkę teraz pokiereszujemy.
Pauza. Zabijcie tego jednego pana. Mówię zabić go. Dziękuję. Teraz troszkę w tą stronę. Jeszcze bardziej. Jej. I zabijamy tych. Coś tu jednak straciliśmy. Ta wieżyczka w nas napieprza. No dobra. To już powinien być koniec gry. Fajnie. Zakończ bitwę. Kilku straciliśmy. Ale zregenerują się w jedną turę tak naprawdę. Ten zamek będzie banalny do obrony też. Terko ustawieni na murach, plus za nimi łucznicy. To będzie naprawdę proste. I w takim razie na chwilkę was przeproszę. Okej, jestem już. Przepraszam za ten mały przeskok. I wznawiamy stoper. Więc tak. Owary zdobyte. Pokojowa okupacja oczywiście. I w pierwszej kolejności co możemy tutaj robić? Możemy mieć naginaty drugopoziomowe, co raczej mnie nie interesuje. Gilda Ryżu, bo najbliższy okręg do werbowania to prawdopodobnie zrobimy sobie... Myślę, że tutaj. W Sagami jest chyba kuźnia. To jest niegłupi pomysł. Zobaczmy. Czy to może mi pokazać? Nope. No dobra, trudno. Generalnie mam tutaj kamień, drewno. Choć nie, tutaj w Echizen była też kuźnia, to pamiętam. W Echizen albo w Kadze. Kuźnia jest... Tu ma wytwórcę strzał, a tu będzie miał kuźnię. Tak, bo pamiętam, że Ikoiki zawsze zaczynali z trochę przegiętym tym wojskiem. Na samym początku. Ale dobrze. Tu skośliśmy jednego generała. Owarii... Ja bym Owarii ulepszył. To jest taka newralgiczna prowincja, która broni zarówno dostępu do centralnej Japonii Kyoto, jak i może... być razem z minofajnym buforem. Więc tak. Tu jeszcze jedną turę najprawdopodobniej sobie poczekamy. Nie jestem pewien, czy teraz by nie uderzyli na nas tymi dwoma armiami, bo ci mają szansę dojść. Ale na tym zamku nie będą mieli za bardzo szans z nami. Tu natomiast ta armia pójdzie na Echizen, ale te dwie armie, które mam w tym miejscu i w zasadzie tutaj, będą mi potrzebne do... zajęcia się tymi zgrupowaniami wojsk. Dobra, nasz doświadczony mnich pójdzie do Owarii. Dbają miasto. Pięknie. O to właśnie chodzi. I wiecie co, ja te naginaty tutaj skasuję. Nie potrzebuję tutaj naginat. Tak, tutaj jest w miarę już bezpiecznie. Mamy też pieniążki, mamy wszystko. Potrzymamy sobie tych agentów, widzę. Będą oni potrzebni. I teraz pytanie, bo tutaj mi niestety, ale mnie ominęli. Z tych sobie wyrzucimy. Popłyniemy dalej jeszcze. Wyrzucimy ich tutaj. I będziemy ich ścigać. Tak jest. Teraz zaatakujemy sobie tą udę. A, tu jesteście. No dobra. Nie zaatakujemy sobie tą łódeczką, chyba że zaatakujemy. Dobra, bo mamy jeszcze ten statek na ban. Świetnie, wszystko pomyślane. Tak jak powinno być. Małe, ciężkie bunę i otaka bunę. Dobra, automat. Pięknie. Wyrzuceni zostali. I teraz tak, wy płyniecie zaatakować tą łódeczkę przy wsparciu dużej floty. Fantastycznie. Mamy kolejne dwie jednostki, które sobie, myślę, że nie będę ich rozwiązywać. I również tą flotę sobie odnowimy. Tak, tu jest w miarę spokojnie. Powinniśmy przerzucić nasze siły możliwie jak najdalej. Zaatakujemy oczywiście Wako, którzy uciekną. I tutaj sobie zostaniemy. Ci, co to jest?
Tu jest malutkie, to są malutkie. Nie powinno nas to bardzo interesować, więc zajmiemy sobie z powrotem ten punkcik handlowy. I tak, szlak zablokowany. Gdzie? To już wiemy. Tutaj szlak zablokowany. Gdzie? To już wiemy. Wroga flota w odwrocie. Odwrót, odwrót. Zdobyta prowincja. Cudownie. W Ki... Myślę, że niedługo będziemy musieli się nakupować z tą armią. Możliwe, że po prostu zwerbujemy sobie jeszcze z dwa oddziały Ashigaru do tego. I wtedy pójdziemy już na spokojnie. Tu mam jednego agenta. Jest to kapłan. Kapłana sobie przerzucę w takim razie do następnej armii. Chyba, że byśmy sobie go umieścili tutaj, bo tutaj nie ma kapłana, jak widzicie. Kapłan pomógłby, może nie dbając o miasto, ale zwiększając morale mojej armii, o dość znaczący poziom. Okej. Tutaj w następnej turze, jak widzicie, w zasadzie 2-3 tury będą odnowieni. Wakasa również zwiększy swój rozmiar fortyfikacji. Tutaj coś robimy? Nie. Ale moglibyśmy tutaj w takim razie stworzyć sobie kaplicę, czy... Chrześcijaństwo jest na średnim poziomie, więc moglibyśmy przyspieszyć. To da nam zadowolenie, zwiększa szybkość panowania sztuk chi. Każde z kaplic, przy okazji. Byłby całkiem rozsądny wybór. Chyba, że nie będziemy wydawać teraz pieniążków. To też może być całkiem mądre, żeby sobie pooszczędzać na cięższe czasy. Więc myślę, że tutaj zakończymy turę. Zobaczmy, to dwie tury. Jest ok. Ile córka ma już? 10. Od 14 chyba można ją wydać za mąż. Takeda się tam jeszcze zjawił. No i Hattori, którzy będą mnie tutaj blokować. Będą z minus 3000, cudownie. Coś tam dużego płynęło, ale nie zdążyłem zauważyć, gdzie tak naprawdę płynęli. I będzie szturm na zamek prawdopodobnie. Nie, nie, nie ma szturmu na zamek, ale ściągają posiłki. Dobrze, proszę bardzo, możecie ściągać posiłki. Wy tu mi tępicie ostro w prowincji wszystkie budynki, jakie miałem. Sabotaż, gdzie? Oblężony zamek. Obama, to wiemy. Blokada portu, też wiem. Najazd wroga. Ki, atak na morski szlak handlowy, wiem. I sabotaż w tym miejscu. Jest to Akademia Konfucjańska, więc to... O, japier. 4000 za naprawę. No to trochę zaszaleli, że się tak wyrażę. Ale weźmiemy sobie tak. Na pewno bierzemy tego. I dodajmy mu piechotę, po pierwsze. Kilkanaście oddziałów piechoty. Łucznicy. Będą kluczowi. Kolejni łucznicy. Sporo ich już tutaj jest. Następnie dajmy mu tych Ashigaru. Dużą liczbę. Będzie trzon armii. Teraz jazda. I zrobimy tak. Weźmiemy sobie te trzy w zasadzie oddziały. Dodamy do tej armii. I to jest nasza pełna armia. Teraz wy idziecie sobie na spokojnie. Teraz musimy skosić tych generałów też tutaj. Jak widzicie, mamy dwóch generałów Takedy, mamy jednego generała Ikoiki. A w zależności nie ma za bardzo różnicy, kogo tak naprawdę zaatakujemy. Więc spróbujmy zamach przeprowadzić na tym panie. Zamordowano cel. Pięknie. I teraz wykonaj zamach. 78%, to dużo. Kolejny cel zamordowany. I widzę, że mamy tutaj kolejnego Hattori. Mają te nowe jednostki. Skąd on takie doświadczenie miał nabił na tych jednostkach? No nic. Wystrzelamy ich w takim razie. Dość szybko i brutalnie. Więc my sobie staniemy teraz ludziska. Myślę, że tutaj, żeby wspierać armię. Moglibyśmy też spróbować obniżyć morale tego, ale raczej to nie podziała. Chyba, że moglibyśmy też zaatakować. On ma bardzo słabe tutaj siły, jak widzicie, tylko dużo łuczników. To mogłoby być dla nas dość destrukcyjne. Więc tak. Moglibyśmy też ściągnąć nasze posiłki. Pewno nie będzie głupim pomysłem. Dobra, idziemy sobie nimi tutaj. Całą tą armię. I teraz tak.
Tu nie możemy nic zrobić tak naprawdę. Z nimi również. 11 tysięcy byłaby próba przekupstwa. Chyba, że mógłbym spróbować przekupić tych. Nie, też nie. Znajdę, że ten malutki oddział, ale do niczego mi się to nie przyda. A mógłbym też ich spróbować sabotować. Choć nie, to jest mój ninja. To nie jest mój ninja, tak? Czy może ten ninja mógłby się sprawdzić i spróbować zabić tego ninja? Zamordowano cel, świetnie. Dzięki temu zdobędzie troszkę doświadczenia. A teraz... What the fuck, co wy tu robicie? Nope, nie to chciałem zrobić. Na pewno nie to chciałem zrobić. Wracacie do tutaj. Tą armię chciałem przesunąć. Aha, widzicie tędy. Później zaatakujemy mino. Moglibyśmy też zaatakować tych, bo oni, jak widzicie, nie mają praktycznie niczego, co mogłoby nam zagrozić. I są teraz dla nas łakomym kąskiem, i to bardzo łakomym kąskiem. Zastanawiam, czy właśnie ich nie zaatakować, bo tu jest pełna armia. Gorsza, jakby obydwie armie zaatakowały nas w polu. Więc może się uda... Zmniejszmy ich morale. Nieudana próba. O, może zawsze można spróbować. I zaatakujmy ich tutaj pełną armię. Mhm. Będą się bronić prawdopodobnie. I mają jeszcze te cholerne posiłki i kojki. To może być trudniejsze, zwłaszcza, że tu jest most. A armia jazdy. Znaczy jak najbardziej do wygrania. Gorzej, że tam ta armia druga i kojki przyjdzie za chwilę. Trochę nieprzemyślany ruch był. Piechoty tak naprawdę ma bardzo mało. Nie, damy odwrót. Damy odwrót sobie. I zobaczmy. Sztańmy sobie tutaj na razie. Jakby co, wycofamy się do zamku. W tym miejscu. W tym miejscu zbudujemy sobie kapliczkę. Myślę, że pójdziemy sobie... Staniemy sobie mniej więcej od tu. W tym miejscu. To było troszkę nieprzemyślane. Czy oni rosną w siłę, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. Tu mamy statek na ban, który będzie mi raczej przeszkadzać. Czy któryś z was ciągnie za sobą jakieś wielkie niebezpieczeństwo? Nie. Możemy... Miażdżąca porażka, wow. Cóż tu miałeś tutaj? A przynajmniej nie uciekli. Teraz uciekną. Okej. Okay. Dobra. Zatopmy ich w takim razie. No i będziemy musieli naprawić już tą flotę. Bo moje statki na ban zaczynają być mocno uszkodzone. Chyba popłyniemy jednak w to. Nie, w zasadzie gdzie nie popłyniemy, tak będzie to średnio udana wyprawa. A dogonię? Dogonię. Cudownie. Wracacie sobie tędy i zajmijmy się problemem, jaki mamy w tym miejscu. Po pierwsze, są to piraci, którzy będą spieprzać na każdą możliwą stronę. Okej, ale dogonię ich. Statki kupieckie, może być. Ja was sobie od razu tutaj prosił, na tą stronę. Tych natomiast zatopimy całą armię. Ile jeszcze do statku na ban? Jedna tura bodajże. Dwie tury. To trochę dużo. Tu mi się nie podoba, że mnie zostawili. Będę musiał tak. Ustawię sobie tutaj jeden statek na ban. Jeden statek na ban tutaj. Bo mnie w tych dwóch miejscach mi przeszkadzają po prostu. Plus tutaj cały czas się werbują nowe jednostki. Fantastycznie. A czy ja chcę to naprawiać? Plus jeden do rangi Metsuke, szybkość opanowania wszystkich sztuk. Oj, to się przyda. Dobra, naprawmy to. Strasznie mnie to po kosztach pociśnie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Tu natomiast mamy... Spróbujmy zmniejszyć im morale. Nieudana próba, ale zawsze tam większy... troszkę exp dla naszego przyjaciela. I tutaj mamy spore straty. Nie wyjdziemy do nich, bo są liczni. Jak dużo mają jednostek strzeleckich? Troszkę ich mają. Dobra, jedna tura do tego i skończmy tutaj. Zobaczmy, co zrobi wróg. Oczywiście idzie naokoło. Dobra, Hattori się nie ruszyli tą armią. A jednak się ruszyli.
Ale są za daleko, żeby cokolwiek zrobić. Może i koiki nas teraz tam zaatakują. Dobra, mamy kolejną bitwę o Obamę. Ten zamek Obama. Ta armia nie jest groźna. Ta jest gorsza. Te cztery oddziały głównie. No oczywiście stoczymy to na mapie. Ale mamy posiłki. Jak widzicie, jest to 6 oddziałów Ashigaru. Skorzystamy na pewno z nich mądrze. Zależy z której strony nadejdą. Ciężko jest posuwać się dalej już na tym etapie gry, bo jak widzicie, wróg cały czas wysyła pełne armie. To są cały czas fale wroga. O Jezus Maria, cóż za urocza bitwa po prostu będzie. Mój komputer już płacze z ilości FPS-ów jaka będzie. No dobra, więc tak. Rozstawmy ich może najpierw klasycznie. Najmocniejsi na przodzie. To może właśnie ich rozwiniemy, choć... Rozwinijmy ich w ten sposób. Jeszcze nie. O, w ten sposób idealnie. Ta strona będzie broniona po prostu przez moją elitę. Może jakiś mniejszy oddział. O, ten byłby lepszy. Świetnie, w ten sposób ich rozstawimy sobie. Teraz z panów robimy sobie na tą stronę. Poprosimy. Choć w zasadzie w ten sposób też mogliby dobrze stać. Wy już sobie stoicie tu. Tak, kolejny oddział tu. Kolejny oddział tu. Świetnie. Teraz. Wy tutaj. Wy tutaj. I tu. Rozciągnijmy ich. Żeby zajęli cały mur. Pięknie. Teraz. Nasi samuraje po pierwsze. Z jednej może z tej strony część. Druga część z tej strony. Mamy też naginaty, które ustawimy sobie tutaj. I nasz dowódca, który również będzie sobie stacjonować w tym miejscu. Nasze posiłki nadejdą z tej strony. Troszkę dla nas niefortunne, bo najczęściej przeciwnik duże siły rozstawia po tej stronie. Dobrze, za chwilę zobaczymy. No właśnie. Tam są duże siły, jak widzicie. Z tej strony również. I z tej strony też, więc wszędzie się przydadzą. Tutaj są dwa oddziały, które powinny wytrzymać. Okej. Okay. I mamy już nasze posiłki. Cudownie. Nie wiem, czy się na coś spiszą, ale można próbować. No oni będą sobie szli właśnie w tą stronę, więc my na spokojnie na razie idziemy, nie ruszamy się, nie będziemy biec. Każemy im na spokojnie przejść. Zwłaszcza, że to są... A, tutaj jest duża część lekkiej jazdy, to może być ciekawe. Dobra, idziecie sobie tędy, ale mówię, na spokojnie. Nie śpieszymy się. Przyspieszmy troszkę czas. Gorzej, że będę musiał niestety, ale... ich jakoś tutaj zmobilizować, by podeszli bliżej. Sądzę, że zrobimy... w tym celu wyślemy nasze naginaty. W luźnym szyku. Tutaj i w luźnym... Co idzie z tej strony? Co to jest? Ronini z łukiem, ronini z łukiem, ronini z łukiem. Dobra, więc idziecie tutaj. Również luźna formacja. Będziecie ich pulować w naszą stronę, czyli sprawia, żeby podeszli bliżej łucznicy Ashigaru. Tu nie powinno być większego problemu. Również zastosujemy podobną taktykę. Weźmiemy sobie po prostu ten oddział. Być może nie, ten jest mniej doświadczony. Również luźna formacja. Chcę wszystkich sprowokować, żeby zaczęli atakować... te ważniejsze oddziały niż Terko. Poważnie. Czy coś tutaj nas atakuje? A! Mam bardzo mądry ruch. Okej. Nie no, spoko. Mnie to nie przeszkadza. Okej. I po lekkiej jeździe w takim razie. Nie no! Easy. Może być. Poważnie? Wow. To się nazywa samobójczy atak. No jak widzicie, zaczęli już tutaj ostrzeliwać naszych.
A są niestety bliżej. Okej, więc podejdźcie. Spróbujmy ich tutaj nakłonić, żeby podeszli bliżej. A tu już w zasadzie wygraliśmy. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, wy biegniecie w takim razie teraz. Pięknie to chodziło. Zaraz będziemy damy szybki ogień. Także tutaj. Ostrzał. W tym miejscu. Jeszcze bliżej. Troszkę ich oddalmy. Teraz szybkie przeładowywanie. Jak widzicie, podziałało. Zaczęli atakować nasze te oddziały mocniejsze. I tutaj również podziałało. Podchodzą bliżej, doskonale. Tutaj również. Dobra, cała armia w to miejsce. Generał, świetnie. Ci już mi tutaj podchodzą dość mocno, więc w takim razie wykośmy ich. Ponownie ta sama taktyka, co ostatnio. Do tyłu te oddziały. Teraz wy. Chciałbym was kliknąć. Dziękuję bardzo. Wy również. Jak to wygląda z tej strony? Może być. W takim razie również ich przerzucimy. Idealnie. Z tej strony powinniśmy to wygrać bez najmniejszego problemu. Są Ashigaru tu włażą. Ci nie będą do nas żadnym zagrożeniem tak naprawdę. Możemy ich właśnie zgrupować w tym miejscu. Pięknie. No i teraz się bawimy. Idealnie. Okej, wy... Podejść w to miejsce i cały czas szturmować. Mnichów z naginatami już zaatakujemy. Tutaj również zaczniemy szarżować. Pomożemy troszkę tym terkom. Z tej strony sobie w zasadzie poradzili świetnie. W razie buff na nich. Pięknie. Wszyscy raczej sobie tutaj radzą bardzo ładnie. Czy ten oddział na poważnie nie może podejść troszkę bliżej? Byłby to świetne dla nas. Okej, ale w takim razie zaatakujemy ich sobie tutaj wszystkich. I możemy... teraz przerzucić całą naszą armię strzelecką na tą stronę. Mamy kolejne dwa oddziały. Poradzą sobie bez problemu. Ale nawet jeszcze możemy stanąć sobie gdzieś tutaj. Nie, wracajcie w takim razie. Jednak nie. O, tym każemy podejść na mury. Świetnie, zaczniemy ich ostrzeliwać z murów. Teraz wy. Również na ten mur. Pięknie, wy do przodu. Mniej więcej tutaj. Idealnie. Okej, więc tak. Ci się już wspinają. Bez problemu ich rozgromimy. Tu już wygraliśmy, zobaczcie, armia Ashigaru, ta nasza pomocnicza, ich wyrżnęła praktycznie wszystkich. Ci zostali zabici. Pięknie, wy również. Faktycznie. Rozstawmy ich sobie na spokojnie. Wy się wycofajcie, ponoście tylko niepotrzebne straty. I teraz pytanko, czy mam tutaj coś, co jest, będzie mi potrzebne? Mógłbym sobie w sumie tych przerzucić jeszcze też na tą stronę. Ale to nie będzie niezbędne. Poradzimy sobie i bez tego. Świetnie. Tu już wygraliśmy. Cudownie. W takim razie idziecie w tą stronę. Zaczniemy ich oskrzydlać. Wy natomiast zajmijcie miejsce na tym skrawku murku. Bardzo ładnie.
Gdzie są nasze uszkodzone oddziały? Was do tyłu damy. No jak, na pewno. I wygraliśmy. Doskonale. W takim razie generał do akcji, wyjdziemy nim i zaczniemy jeszcze mordować tylu, ile się da. Dacie radę jeszcze strzelać szybciej? No, już nie zdążą niestety. Dobra, zacznijmy od tych. Oni są najdalej. Przyspieszmy czas. Wow, 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 wow. Boże drogi, co się dzieje? Dobra, to znaczki... Ach, zaatakujcie ich w takim razie. Kolejna armia i Koiki rozbita. Dlaczego te przecięcia są? What is happening to me? Dobra, i ponownie ich... Tutaj nie przepuścimy ich za dużo. Mógłbyś... Dziękuję. No w sumie naprawdę, nie uciekło ich jakoś specjalnie dużo. Straty małe mamy. Kilka tych oddziałów samurajów potrzebuje wyleczenia. Ale w porównaniu do tego, co Ikoik straciło prawie dwie armie, to jest nic. U nas. Teraz będę mógł wreszcie pójść na Echizen. Widzicie, straciliśmy 749 przy praktycznie... Nie, on stracił prawie 3000. Nie ma najmniejszego problemu. Ci nie podeszli, więc i Koiki może się spokojnie... A czy nasi będą mogli spokojnie? Podejrzana śmierć. Rosną niepokoje. Owarin. Sztuka opanowana. Podejrzana śmierć. Kogo? Chyba był jakiś agent, ale... Nie jestem pewien. Dobra, co my zrobimy tutaj przede wszystkim? Przede wszystkim to my się schowamy chyba do zamku. Bo widzę, że tutaj są duże siły. Przerzucimy sobie też tą armię. Chyba, że moglibyśmy ich teraz zaatakować. Oni są odcięci od tak naprawdę posiłków. Mają co prawda tutaj dwóch generałów. Tu jest jeszcze jeden. Więc tak, najpierw spróbujmy osłabić armię Ikoiki. Nie Ikoiki, tylko Hattori. Nieudany zamach. Już jest po dupie. W takim razie może rozbijemy chociaż tą armię. Jego dowódcę. Wykonaj zamach. 82% to dużo. Zamordowano cel. Fantastycznie, czyli ta armia jest już rozbita. I teraz tak. Tymi pójdziemy sobie do zamku. Po pierwsze. Marsz. Świetnie. Tymi zaatakujemy Ikoiki. Albo w zasadzie pójdziemy sobie tędy i zaatakujemy Takedę. Zobaczymy jak będą... Jeszcze mamy tutaj co prawda... Możemy spróbować zmniejszyć im morale. Nieudana próba. O trudno. Mówi się nieudana akcja. Czy to jest generał? Tak, tu jest generał, więc moglibyśmy spróbować go zamordować. Z 66% na początkowym ninja. Ciekawe. Nieudany zamach, ale będziesz nabijał level. Teraz zróbmy tak. Kolejny agent. Spróbuję osłabić morale tej armii. Osłabiono morale wroga, cudownie. Misja nasza awansował od razu, więc myślę, że to będzie naprawdę niegłupi pomysł, jeżeli tutaj pójdziemy w tą stronę. Szczelnie niepokojów. Kosztów czynności. Nawracanie prowincji. Zachęcanie armii. Osłabianie morale wroga. Aha, musiałbym mieć to i to. Nie. Damy mu do nawracania postaci, to będzie zabawniejsze. I mamy jeszcze Metsuke, jak widzicie tutaj. Więc może uda się ich przekupić. 47% za 4500, no to by było ciekawe. Spróbujmy.
Nieudane przekupstwo. Zawsze było warto spróbować. I teraz zobaczmy, czy możemy ich zmiażdżyć. Możemy. Możemy zaatakować z tej strony i możemy zaatakować z tej strony. Więc tak, uciekli. Okej. Tutaj powinno działać na obydwu. Świetnie. Teraz zaatakujmy ich tu. O, właśnie o to chodziło. Dwie nasze armie, tylko to już zrobimy na automacie. Właśnie. Już nie chciałem się z nimi bawić na tej bitwie. Pięknie. Przejmiemy sobie też od razu następną wiochę. Bo tutaj ci uciekli i nie mają w zasadzie szans się obronić. Tu moglibyśmy pokusić się o wyjście i zniszczenie ich do końca. No tak, ci sobie dojdą, niech sobie dojdą w to miejsce. Moglibyśmy ich spróbować przekupić, wiecie? By było ciekawe. Spróbujmy. No i pięknie. Mamy zatem oddział do pomocy i spójrzmy, czy uda się ich zabić. No tak, tu jest całkiem sporo ich. Stajmy sobie gdzieś mniej więcej tutaj. Teraz jeszcze osłabmy ich morale. Osłabiono. Czy nie, nie osłabiono, chyba nie. Misjonarz awansował, osłabiono czy nie osłabiono? Misjonarz szlak zbawiony. Osłabione morale wroga? Tak jest, udało się ich osłabić. To w takim razie weźmiemy sobie całą tą armię. I rozbijmy ich. Straciliśmy tylko dwa oddziała Shigeru. Bardzo dużo. Świetnie. I teraz tak, tymi sobie wrócimy. Tych połączmy z tymi, tych później połączymy z tymi i mamy naprawdę ładną tutaj armię. Weźmiemy jednego Metsukę sobie, zwerbujemy. Więc idzie dobrze, idzie naprawdę dobrze ludziska. Bo tutaj jest, jak widzicie, silny garnizon. No, nie mają szans się przeciwstawić przeciwko czemuś takiemu. W tym miejscu natomiast ja pozwolę sobie zwerbować więcej Ashigaru właśnie. Tutaj tak samo. Zaczniemy trochę spamować Ashigaru. Ci powinni w następnej turze nas zaatakować. Nasz statek z Naban. Niech zajmie pozycję gdzieś w tym miejscu. My natomiast musimy się naprawić. To jest dla nas priorytetowe i naprawimy przede wszystkim te dwa okręty. Po pierwsze to. Po drugie to, ale nie mamy na to pieniędzy. Czy Ashigaru, czy naprawa okrętu byłaby ważniejsza aktualnie? Chyba jednak Ashigaru. Potrzebujemy troszkę większych sił wojskowych. A podpłyniemy sobie w takim razie tutaj, pozbędziemy się tych Hattori. Doskonale, jedna nowa jednostka. Nie jest nam zupełnie potrzebna. I okej, oczyściliśmy wszyscy, w takim razie całe to miejsce. Mamy już statek na ban? Nie mamy. Tu gdzieś płynęli mi ci Hattori, nie wiem gdzie oni są. Jeszcze sprawdźmy sobie z tej strony, może będzie coś ciekawego? Nope. Tu się coś dzieje? Nic się nie dzieje. Cudownie, dalej macie blokować i działać na moją korzyść. Tu wszystko gra, Omi gra, Owari gra. A moglibyśmy przejąć ten zamek. No, to by było całkiem fajne. Wtedy mamy tutaj pełne armie, tak naprawdę. Dobra, przejmiemy to. I ja tutaj was żegnam, ludziska, to sobie stoczę poza kamerą, bo nie chcę niszczyć fortecy, więc... Znaczy murów nie chcę niszczyć, ani niczego naruszać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, dzięki, hej pa!